tamten wieczór wciąż pamiętam jak zjawisko. Wokół było mało światła, dużo wina. Kiedy podszedł do mnie blisko, bardzo blisko, pomyślałam całkiem nieźle się zaczynam. Na początek coś powiedział niezbyt jasno. Czy przeprasza, że dziś jego imieniny i że może mi pokazać nocą miasto? Fakt, na miasto nabierają się dziewczyny. I co, i co, i co, i co? Co się jeszcze w tej historii wydarzyło? Ile trunków się wypiło? Jakie miejsca odwiedziło? Czy w pościeli kolorowej się skończyło? Po raz pierwszy zobaczyłam tego pana, ale wierzcie, że nie czułam wcale strachu. Wytańczyliśmy zawzięcie aż do rana. Pośród anten i kominów gdzieś na dachu, potem płaszczem mnie